naszym studiu jest już kolejny gość, pan profesor Rafał Chwedoruk, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Pan przygląda się scenie politycznej, pan analizuje to, co się dzieje i na początek pytanie o Szymona Hołownię. Do jakiego elektoratu się odwołuje Szymon Hołownia i komu przede wszystkim zabrać może głosy? No zacznę od trywialnego stwierdzenia, że polska polityka w olbrzymim stopniu jest bipolarna, mniej więcej od 2006 roku. I bardzo trudno jest jakiemukolwiek politykowi czy jakiejkolwiek partii wyjść poza ów duet. W efekcie w wielu wypadkach identyfikacje ideowe, poglądy danego polityka ustępują apriorycznemu podejściu opinii publicznej, że ktoś jest po określonej stronie, nawet jeśli będzie próbował się od tego separować. Doskonale obrazował to kasus Bronisława Komorowskiego, który był politykiem związanym z prawicą od dawien dawna. W 1981 roku Kluby Służby Niepodległości, tam na liście sygnatariuszy obok wielu późniejszych tuzów polskiej prawicy lat 90. widnieje podpis także Bronisława Komorowskiego, a przez opinię publiczną był identyfikowany jako polityk, tak powiem, centrowy i lewicowy wręcz. Głosowali na niego wyborcy liberalni i olbrzymia część wyborców lewicowych. I myślę, że dokładnie ten sam los czeka Szymona Hołownię. To znaczy, nawet gdyby trwał przy konserwatywnych poglądach na wiele spraw, zwłaszcza jeśli chodzi o religię i Kościół, to jego związki z show biznesem będą kwalifikowały go z góry do grona polityków liberalnych. W tym sensie jego start jest największym wyzwaniem dla kandydatów opozycji, ze szczególnym uwzględnieniem tej osoby, którą poprze Platforma Obywatelska. Trochę też dla lewicy i kandydata PSL-u. Natomiast jest to bardzo dobra informacja dla urzędującej głowy państwa, bo oznacza dalszą fragmentaryzację i tak już podzielonego elektoratu niechętnego obecnemu obozowi rządzącemu. Powiedział pan o Szymonie Hołowni, że jest to raczej człowiek, który się odwołuje do tych wartości katolickich, ale jak już zapytany został o sprawę aborcji, to ten katolicyzm ustępuje bardziej temu progresywnemu widzeniu świata. No to znaczy, że kandydat na polityka doskonale wie, na czyje głosy może liczyć. Nie brałem ani przez sekundę poważnie spekulacji dotyczących tego, że połączenie tego anturażu show biznesowego z katolicyzmem uczyni Szymona Hołownię kandydatem centrowym, który pozyskałby wyborców wahających się, takich, którzy mogą zagłosować na PiS albo nie pójść na wybory. Od początku wydawało mi się to zupełnie nierealistyczną koncepcją, choćby dlatego, że dzisiaj kwestie stosunku do Kościoła i tak dalej są kwestiami istotnymi dla niewielkich segmentów elektoratu. To nie jest Polska lat 90., gdzie rzeczywiście konflikt kulturowy był może nie najważniejszym, ale takim, który wywoływał masowe emocje. Widzę właśnie dyskusja choćby o penalizacji aborcji, która przeszła przez Polskę w pierwszej połowie lat 90. Tak, dzisiejszy sondaż Rzeczpospolitej też pokazuje, że nasze podejście i do związków jednopłciowych, i do aborcji jest bardziej liberalne. Oczywiście cały czas mówimy zdecydowane nie adopcji dzieci. Cały czas mówimy nie, jeżeli chodzi o związki partnerskie, ale to już jest niewiele, ponad 50%, więc to się faktycznie zmienia. Czy Szymon Hołownia może powtórzyć sukces Pawła Kukiza, bo to się często pojawia w debacie publicznej? Sukces Pawła Kukiza, myślę, pod wieloma względami był niepowtarzalny. Po pierwsze, wynikał z olbrzymiego społecznego oczekiwania na zmianę, które wyrażało się w głosowaniu na Prawo i Sprawiedliwość, a w wyborach prezydenckich podczas Andrzeja Dudy także na Pawła Kukiza. Po drugie, Paweł Kukiz w sposób zamierzony bądź nie, ale osiągnął na krótko coś, co można by nazwać efektem Macrona. Otóż obecny prezydent Francji doszedł do władzy dzięki temu, że potrafił podzielić wewnętrznie elektoraty dwóch głównych partii politycznych. Sam wywodził się z partii socjalistycznej, pozyskał część jej takiego, powiedzielibyśmy, wielkomiejsko-inteligenckiego elektoratu. Zarazem jego podejście do gospodarki raczej liberalne zagwarantowało mu poparcie wielu wyborców wiązanych z golistowską prawicą i liberałami, których część zameldowała się w jego obozie. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby zupełnie początkujący polityk w Polsce związany
związany w większym stopniu z show biznesem, który kojarzy się z wielkomiejskimi elitami, mógł być tym, który będzie, jeśli nie pierwszym, to przynajmniej drugim wyborem. Szczególnie dla tych wyborców, którzy głosują na PiS, rzadziej na PSL. Ale na widzi pan, profesor, co się stało na Ukrainie, tak? Tam prezydentem został komik, który świetnie się wypromował na swoich serialach wspólnie z oligarchą, który posiada telewizję, z panem Kołomojskim. No, więc dlaczego Szymon Hołownia nie mógłby zagrozić Andrzejowi Dudzie powtórzyć taki sukces? Możemy różnie oceniać rządy Prawa i Sprawiedliwości. Mogliśmy różnie oceniać rządy poprzedników PiSu. Możemy mieć arcykrytyczny stosunek do transformacji ustrojowej w Polsce, ale absolutnie nie da się powiedzieć o Polsce, żeby była w sytuacji symetrycznej do ukraińskiej. Nie jesteśmy państwem, któremu za chwilę grozi status państwa upadłego. Nie jesteśmy już państwem, z którego setki tysięcy ludzi w zasadzie co kwartał wyjeżdżają do ościennych państw do pracy. Mamy słabą demografię, ale czyli nie aż tak jak Ukraiński się u nas raczej nie powtórzy. Kogo pan widzi w drugiej turze wyborów? No myślę, że jeśli nie zdarzą się jakieś wydarzenia absolutnie nieprzewidywalne w tym momencie. A mogą się zdarzyć. No oczywiście w dzisiejszym świecie, w którym wiele filarów ukształtowanych jeszcze po wojnie chwieje się i w gospodarce, i w polityce, pewnie, że może się dużo zdarzyć. Natomiast w stanie na dzień dzisiejszy trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek inni niż kandydaci popierani przez Prawo i Sprawiedliwość i Platformę Obywatelską zameldowali się w drugiej turze. Oczywiście sytuacja wśród opozycji jest dużo bardziej złożona, to znaczy pretendentów do tego samego elektoratu jest więcej, wreszcie także samej Platformie Obywatelskiej towarzyszy nieskrywana już chyba wewnętrzna wojna domowa. Takie wojny z reguły są długotrwałe i oczywiście w wymiarze politycznym, a nie dosłownym krwawe, więc mogę sobie wyobrazić jakiś strukturalny kryzys Platformy, który uczyni obecność jej kandydata czy kandydatki nie tak stuprocentowo pewnym w drugiej turze. Powiedział pan o wojnie domowej w Platformie Obywatelskiej. Gdzie pan widzi tę wojnę domową? Grzegorz Schetyna walczy z Donaldem Tuskiem jeszcze? Czy Donald Tusk już odpuścił sobie Platformę Obywatelską i na przykład skierował oczy właśnie w stronę pana Hołowni, czy też pana Władysława Kosiniaka-Kamysza? No jest to telenowela, która trwa już dokładnie 10 lat i jak sądzę, Platforma zapłaciła za nią bardzo wysoki rachunek i być może będzie dalej płacić. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że środowisko związane z Donaldem Tuskiem, co o czym świadczą różne wypowiedzi i gesty, orientuje się raczej na nowe rozdanie wśród opozycji, do czego potrzebna jest jednakże po drodze spektakularna klęska Platformy. Platforma, choć no, nie imponuje wynikami wyborczymi ostatnio, to jednak jest bardzo daleka od stanu śmierci politycznej. I jak sądzę, słaby wynik kandydata Platformy Obywatelskiej, dobry wynik lidera PSL-u, może pana Hołowni, pewnie właśnie, ma doprowadzić do kolejnego przesilenia. Tak, i odejścia dotychczasowych hierarchii wśród opozycji, gdzie Platforma jest numerem jeden i na tej bazie ukształtowania, powiedziałbym, jakiejś nowej Platformy, pewnie z inną nazwą i z większym udziałem w kierownictwie osób, które sympatyzowały z Donaldem Tuskiem. No i jeszcze najnowszy sondaż opublikowany przez portal w polityce Social Changes. Andrzej Duda 44%, Małgorzata Kidawa-Błońska, bo zakładamy, że raczej ona te prawybory w Platformie Obywatelskiej wygra, 25%. Później Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz po 9%, a Adrian Zandberg 8%, ale to jest sondaż przed tą konferencją Szymona Hołowni w niedzielę, więc jakby to się wszystko zbierze łącznie, to Andrzej Duda może mieć problem w drugiej turze. Oczywiście, dlatego kilka tygodni temu mieliśmy do czynienia z sondażem, który dawał w drugiej turze Andrzejowi Dudzie zwycięstwo z przewagą jednocyfrową w procentach. Pozwoliłem sobie uznać, że to nie jest nierealistyczna prognoza. W wielu miastach w Polsce, na ścianie wschodniej, tudzież w miastach średniej wielkości, gdzie Prawo i Sprawiedliwość jest największą partią, ma najwięcej radnych, dostaje najwięcej głosów w wyborach do Sejmu, gdy przychodzi do wyboru prezydenta miasta w drugiej turze, kandydaci PiSu potrafią przegrać poprzez kumulację głosów wszystkich innych i partyjnych, i lokalnych komitetów. Więc oczywiście można sobie wyobrazić taki mechanizm. Warto tym niemniej pamiętać, że
olbrzymia część wyborców PSL-u doszlusowała do Prawa i Sprawiedliwości, a ci, którzy pozostali przy Zielonej Koniczynce, niekoniecznie w wyborach prezydenckich będą chętnie głosować tak, jak wskaże ta partia. I na koniec Małgorzata Kidawa-Błońska czy pan Jaśkowiak będą reprezentować PO-KO? Myślę, że rzeczywiście faworytką ze względu na wynik w Warszawie w wyborach sejmowych będzie była marszałek Sejmu. Natomiast myślę, że tak naprawdę potencjał obu tych kandydatur w sensie osiągnięcia wyniku na poziomie pierwszej tury wyborów prezydenckich jest podobny. Bardzo dziękuję. Pan profesor Rafał Chwedoruk, Uniwersytet Warszawski, był gościem Poranka Wnet. Godzina 8:48, a my posłuchajmy to troszkę dla młodszych, ale też tych starszych. Krzysztof Zaleski, Mela Koteluk, Miłość rośnie pośród nas. To jest cover utworu z takiej bajki Walta Disneya, Król Lew.